Cześć, witam Was serdecznie. Kolejny dzień, kolejne wyzwanie. Więc jest poniedziałek, 10:30. Jadę o tutaj. Jadę na lotnisko po ładunek. Już dawno nie byliśmy w tym miejscu. Bardzo dawno nie byliśmy w tym miejscu. Jadę do Japan Airlines. Mam zabrać jakieś dwie paletki. 134 kilo. I lecie z nimi do Lincoln, Nebraska. Także sprawdziłem teraz na internecie, bo ja mam załadunek dopiero o godzinie 15:00, ale sprawdziłem na internecie, że już jest dostępny po prostu na stronie internetowej tej linii, wpisałem numery swojego załadunku i sprawdzałem to o 8:00 rano, to pokazywało mi, że jest niedostępne. Natomiast jakieś pół godziny temu wskoczyłem tam jeszcze raz, wpisałem numerki i pokazało mi już, że jest dostępny. Także jadę się sobie, załaduję, jak mi się uda szybciej, wrócę do domu i dopiero gdzieś koło 3:00, 4:00 wyjadę. Mam 400, nie, mam 500, chyba 12 mil, coś takiego. A że ja ten załadunek mam blisko domu, no to co mi szkodzi, jechać, załadować się, wrócić i wyjechać później. Także taki mam plan na dzień dzisiejszy i tak chcę to zrobić. Także tutaj podjeżdżam jeszcze z innej strony w tej chwili na lotnisko, bardziej bliżej tak koło mnie, na Patent. I zobaczymy, co tu mi się uda. Ostatnio było fajnie na tym lotnisku. Nie wiem, jak to wyjdzie teraz, nie? I Turkish, i Japan jest tam dalej. Dawno już tutaj nie było na tych śmieciach. Dawno tu się nie ładowałem. Japan już jest tutaj, widzę. Muszę to odkręcić tylko. Jak zawsze. Tutaj już w tych, no mówię, w tym rejonie już dawno mnie nie było. Bardzo dawno mnie nie było. Katar, tutaj bardzo często się ładowałem, a teraz niestety nie. Jadę od razu na rampę. A co? I tak pusta. Chyba, że się już Rolls zmienił, o czym ja nie wiem, ale... Jadę, zobaczymy. Także idę teraz do środka, się szczekuję i do zobaczenia za chwilę. No więc dostałem już kartkę i siedzę teraz w boksie. Więc tak wygląda to miejsce, gdzie ja siedzę. Czeka jeszcze gostek przede mną i ja jestem zaparkowany tutaj w tych drzwiach i zobaczymy, ile czasu to im zajmie. Widzicie, wszędzie jest pusto.
I jestem, co jest Super Polska górą. Fajny mecz był, podobał mi się. Więc jadę dalej. Jestem już w Ajła, pod koniec Ajły. Prawdę mówiąc, na rozładunek mam już jakieś 41 i tam 20. No nie, na spanie mam jakieś 50 mil. Muszę się wcześniej zatrzymać, zatankować, bo nie starczy mi paliwa. A na rozładunek mam 100 chyba 12 mil. I słuchajcie, szyba jest brudna jak skurczysyn w robalach. Dolałem do spryskiwacza płynu do naczyń, wiecie, trochę zmywa, tylko efekt piany zostaje na szybie. Masakra i to mnie wkurza strasznie, ale co nic, zaraz będę na lousiku, a na lousiku jest po prostu ta duża szurumburu myja, więc tam se wyszoruję. Gdzieś policjant tutaj się czyha na mnie, skurczysyn. Więc temperaturka jest fajna, 74 stopnie, więc nie za ciepło i nie za gorąco. Hałas w samochodzie jest niemiłosierny, tak rozpieprzona droga. Wlałem olej 5W30, a powinienem wlać 5W20, więc mam takie wrażenie, że samochód trochę lepiej pracuje, silnik fajniej pracuje. Ale nie wiem, czy to czy to faktycznie tak jest, czy tylko u mnie w baniaku. Nie mam pojęcia. W każdym razie świeża oliwa to świeża oliwa, inaczej on pracuje. Podoba mi się. Ale najprawdopodobniej będę musiał wejść z powrotem na full syntetyk ten 5W20. Wiem, mobil być może nie jest najlepszym olejem, ale ten samochód od początku, od nowości, jak u dealera został wlany olej, po pierwszych 2000 mil olej został wymieniony, zalany Mobil One, ten złoty, który ja leję, i od tamtego momentu on nie widział innego po prostu oleju. Tylko ten. I no teraz zrobiłem mu ten wyjątek, ale nie wiem, wrócę do 5W20 tego złotego. Nie szukam żadnych innych, wiecie, zmian, żadnych innych olei. Jeżdżę na tym, co mam sprawdzone. Na jednym samochodzie przejeździłem 500 000 mil i tutaj już mam też od chusteczki na nim i dobrze się sprawuje, także zostanę przy tym akurat oleju. Chciałem spróbować jeszcze, tak mnie podpowiadali, żeby zalać Castrola, tego Magnetic, ale no nie jestem przekonany. Ten Magnetic w osobówce mi się nie za bardzo sprawował. Znowuż drudzy mówią, żeby Amsoil zalać, jest bardzo dobry i tak dalej, i tak dalej. Tak, ja to wszystko rozumiem, to są naprawdę dobre oleje, olej, zgadza się, ale koszt wymiany tego oleju to jest dwa razy większy koszt, a ja co miesiąc wymieniam olej. Po prostu nie wiem, czy warto mi inwestować w olej, gdzie ja robię takie przebiegi i czy to po prostu ma sens, znaczy dla mnie osobiście nie ma sensu, bo oliwa to oliwa, ważna by była to taka jak tylko jest. I wymieniać, wiecie, tak jak trzeba, prawda? Zresztą dowodem na ten oil może być to, na ten Mobil One może być to, że po prostu ja przejechałem tyle mil i miałem tylko, wiecie, jedną tą awarię z tymi lifterami, co wam pokazywałem, co zresztą nagrywałem tą wymianę. Reszta nic się nie dzieje, także ja jestem z tego Mobil One zadowolony. Nie będę szukał czegoś innego. Zresztą tutaj w Ameryce to jest wszystko tak okrojone,
wiecie, są te amerykańskie oleje, Pennzoil, ten Quart, co tam jeszcze jest, ten Volvoline, Castrol, no ale jak patrzę w Polsce, macie tam wybór, ja pierdzielę, czy tam w Europie jakieś motule, nie motule, pełno tego, no tutaj tego nie ma, nie? Dobra, Liquid Moly jeszcze mogę znaleźć olej, no ale to wszystko jest, ja za puszkę płacę $30, za małą 10, to jest $40, niecałe, bo tam 24 chyba ostatnio płaciłem, a za na przykład za Amsoil muszę zapłacić $75, to jest, wiecie, to jest różnica, nie? I jeszcze małą za 15, czyli $90 praktycznie, a tutaj mam 40, dwa razy. Nie wiem, czy mi się kalkuluje. Dojeżdżam już na Lousika. Będę się tankował. Paliwo 308. Muszę się zatankować tutaj i do Gretna skoczyć. W Gretna to jest 30 jakieś 50, 40 parę, około 50 mil. I tam już skończę swój jazdę. Jest 8.30, czyli 9.30. Nie, muszę jechać do Walmartu. Kurde, muszę jechać do Walmartu. Ale to dobrze, Walmart mam chyba 6 mil przed Gretną, to tam zrobię sobie postój i polecę dalej, nie? Może kupię sobie kolejną koszulkę z korwety, chyba z korwetą, tą białą, co mam. Chyba już będzie 10. Także nie śmiejcie się, że ja chodzę cały czas w jednej koszulce. Tylko po prostu ten model tak mi się podoba. Bawełniane koszulki, tak je lubię, tak się dobrze w nich czuję, że żadne inne po prostu nie sprawiają mi takiej przyjemności no, w chodzeniu i w używaniu. To są jedyne koszulki, które udało mi się znaleźć. Te właśnie, to są jedyne koszulki, które udało mi się znaleźć, całą serię, bo w tamtym roku była troszeczkę inna i to są jedyne 100% bawełniane koszulki, wiecie, nie ma, wszystko teraz, wszystkie koszulki, które są jasne, ciemne, kolorowe, tanie, drogie, to wszystko jest z domieszką plastiku, nie toleruję tego, nie dam rady, ja się cały pocę, ja się cały lepię, nie dam rady. Dlatego mam chyba z tych już z 10 i jeszcze muszę kupić, ale one są dla mnie naprawdę, ja je używam do wszystkiego, do prac domowych, do pracy, wszędzie, no po prostu wszędzie. To są moje ulubione koszulki. Kiedyś miałem jeszcze takie jockey, czarne, fajne były koszulki i białe, ale one po prostu zginęły w pewnym momencie, nie ma ich na rynku. Zostały mi tylko te. Także biorę się za tankowanie. Także wykolebmy się z tego, z tej maszynki. Weźmy kartinkę. Nie mam aplikacji na telefonie, bo mi się telefon spierdzielił. Wiecie, ktoś się włamał do mojej sieci NTNT i nie mogłem przez pewien czas używać telefonu, jak byłem w trasie. Zadzwoniłem do NTNT, oni mi powiedzieli, że muszę zrobić hard reset telefonu. Wszystko, co miałem w telefonie, wszystko musiałem skasować, znaczy musiałem, wszystko mi się skasowało, wszystko praktycznie. Telefon wyszedł jak dziewica. Dla mnie to wielki problem, bo no, dla mnie wielki problem ze względu na to, że miałem wszystko miałem w telefonie. Nie wszystko miałem zapisane w pamięci na Google'ach, tylko no, w pamięci telefonu to wszystko potraciłem. Nie mam pełno kontaktów, które no. Wiecie, miałem prywatne telefony do dispatchy, teraz ich nie mam, prawda, niektórych. No co zrobić? No, moja wina, bo nie zapisywałem, mam nauczkę kolejną zresztą, jak ten. Całe szczęście, że zdjęcia, nie zdjęcia, wszystko jest na chromie, także no.
Także stamtąd to po prostu ściągam, stamtąd można to usiąść. Wiem, siadam na ręcznik, bo nie dam rady siedzieć na tym fotelu, już po prostu muszę mieć coś miękkiego, szmotkę. Także, żeby nie chcecie, to wam pokażę, zobaczcie. Jeszcze jedna. Chcecie jeszcze jedną? Macie, o. To są wszystko nowe koszulki. Jeszcze jedna. I cały czas jeden. Mam jeszcze jedną? Nie, już nie mam. Mam tylko te. No mówię, uwielbiam te koszulki, lubię te koszulki. Ma ktoś ochotę na koszulkę z korwetą? Lubi korwety? Proszę bardzo, nie? Możemy się dogadać, tylko podaj mi rozmiar i mogę ci ją sprezentować, kto ma ochotę. Także mówię, to jest mój taki zapas żelazny i jeszcze jadę, jeszcze muszę je kupić, bo ja w nich chodzę na okrągło. Właśnie w te koszulki, ewentualnie te czarne, które mam, one też są bawełniane, tylko ich nie mogę już nigdzie znaleźć. Tamte chyba mam ze 4 sztuki i naprawdę nie dam rady jeździć w innych koszulkach. Nie wiem, czy wy macie taki problem, czy tylko ja taki mam problem. Po prostu zalałem 21 galonów, 64 dolary prawie. To i tak taniej niż u mnie. Wezmę jeszcze paragonik sobie, niech mi wydrukuje. Paragonik do rozliczenia, niepotrzebna żadna fakturka. Nawet paragonik nie jest potrzebny, bo mogę podać tylko, wiecie, kartę, ile tankowałem na paliwo. Właśnie to jest fajne w tej Ameryce, te rozliczenia podatków. Nie są skomplikowane, urzędy są, wiecie, przyjazne dla ciebie, dla człowieka, dla gościa prowadzącego firmę, a nie po prostu dla państwa, nie? Tutaj płaci się duże podatki, ale, że tak powiem, da się z tymi podatkami żyć, nie? Oczywiście, podatki trzeba płacić, płaci się podatki, ale tutaj mówię, tutaj jest takich więcej możliwości, jest to bardziej takie wszystko dla ludzi, nie? Podoba mi się tutaj, tu jest to proste, nie jest takie zagmatwane jak w Polsce, że tu musi być koniecznie księgowa, musisz rozliczać to co miesiąc, czy tam co kwartał być u księgowej. Tutaj to troszeczkę inaczej się odbywa. Tak, trzeba być albo można być co kwartał u księgowej, ale nie ma takiej konieczności, bo można się rozliczyć raz w roku, tam zapłacić chyba 80 dolarów kary. I też jest wszystko cacy wyprostowane do zrobienia. Dużo jest też takich właśnie wszelkiego rodzaju, jak wam to powiedzieć, ulg, z których można skorzystać. No ale ja tam nie zajmuję się tymi papierami. Nie jestem księgowym i nie chcę wiedzieć na ten temat nic. Dupa piecze, jeśli się patrzy na podatki, nie? Także ja wolę z tego uciekam, unikam. Żona się tym zajmuje, rozlicza firmę, rozlicza mnie. Ja tylko wiem, że mam zapłacić tyle i tyle, albo tyle muszę mieć na koncie, żeby zeszły podatki. No to do tego się akurat trzymam, nie? Dalsza wiedza jest mi niepotrzebna, aczkolwiek, wiecie, no te podstawy, co trzeba, to wiem, nie? W Polsce też prowadziłem działalność gospodarczą. W Polsce miałem stragan, no, pracowałem w sklepie na dziale radiowo-telewizyjnym jeszcze ze starych czasów. Ja pracowałem do którego roku? Do 2002, 2003 jakoś tak. Ponad 10 lat pracowałem w sklepie. Pracowałem w sklepie i żeby nie płacić ZUS-u, to oczywiście otworzyłem budę na bazarze,
miałem swoją budę na bazarze, tam handlowałem troszeczkę rzeczami. Łatwiej mi było, wiecie, dlatego, że miałem dostawców ze sklepu, prawda? I łatwiej mi było z nimi się dogadać. No i zresztą kto nie miał, to wszyscy praktycznie tak kombinowali. Było jak było, ale się skończyło. Zachciało się Ameryki i wylądowałem w Ameryce. Jestem tu, słuchajcie, pierwszy raz przyjechałem tutaj w 2000 roku. Byłem tutaj 9 miesięcy. Spodobało mi się, naprawdę spodobało mi się. Pracowałem na kontraktorce, byłem pod wrażeniem. Byłem pod wrażeniem ze względu na to, że tu wszystko jest, wszystko można kupić, narzędzia są tanie. I jak jest coś potrzebne, to po prostu nie kombinujesz, tylko jedziesz do sklepu, kupujesz i je masz. Także nawet do takiego Home Depot zajeżdżasz, podstawowe rzeczy, które są potrzebne. Tak, no wiecie, no to nie jest tanie. Znaczy, teraz to mi się wydaje, że to jest tanie, ale też człowiek żałuje wydawać te pieniądze, prawda? Ale tak jak ja pamiętam, pędzel zwykły kosztował 4 dolary, kupiłem, zajechałem, wyśmieli mnie. Dawaj mnie do sklepu, kurwa, chciałem kupić. Co ja wtedy miałem? Purdy pędzel. On chyba kosztował 17 dolarów. A później to już używałem Koronę. Taki zajebisty pędzel. Nie wiem, czy używają malarze w tej chwili. Bo ja oczywiście przyjechałem do Ameryki, to pracowałem jako malarz, prawda? Pracowałem jako malarz. I pracowałem, no, parę lat jako malarz. Później po tej malarce właśnie, jak zacząłem pracować jako malarz, było fajnie, pracowałem 9 miesięcy, wróciłem do Polski i kończyło mi się termin ważności prawa jazdy, mi się kończył i żeby nie robić drugich, powiecie, egzaminów i tak dalej, to musiałem przyjechać przed upływem końca ważności prawa jazdy. I tak z żoną stwierdziliśmy, bo myśmy chcieli jechać do Ameryki już całą rodziną. No i przyjechaliśmy do Ameryki, a przedłużyłem na drugi dzień, teraz jak tylko przyjechałem, przedłużyłem prawo jazdy. Nie musiałem zdawać żadnych egzaminów, nic, tylko zrobili mi nowe zdjęcie i musiałem mieć, nic nie musiałem mieć. I nic, żadnych adresów, nie, musiałem mieć adres, musiałem mieć kopertę z adresem, ale to wtedy brat już wiedział, że ja przyjadę, to brat po prostu zorganizował tą kopertę wcześniej, prawda, czyli wysłał na moje imię list do siebie do domu, pojechaliśmy, pamiętam wtedy, do DMV, na Elston i tam na Elston zrobiłem sobie nowe już kolejne prawo jazdy, nie? I tak to jest. No i od 2005 roku, jak przyjechałem drugi raz, też szukałem pracy na malowaniu. Malowałem, później trochę elektrykę robiłem, ale malowałem, później trzeba było płytki zrobić, to malowałem, ale zrobiłem płytki. Malowałem, zrobiłem hydraulikę, trzeba było, czyli miedziane, ta hydraulika jest w miedzianych rurkach. To robiłem do swego czasu też, ale malowałem. Główne zajęcie moje to były remonty malowania. Później zacząłem kuchnię robić, składałem kuchnię, gabinety, biblioteki. Ale też malowałem, byłem taki, tam jak nas pracowało paru, to ja byłem, że tak powiem, do wszystkiego, bo mogłem i malować, mogłem robić płytki, mogłem robić elektrykę, po prostu umiem to. I tak to było, no, później przestałem pracować dla kogoś, stwierdziłem, że będę pracował sam. Aha, to się zaczęło od tego, że dostałem pracę w takiej firmie, która, wiecie, jak są pożary, zalania i tak dalej, i tam dostałem taką fuchę już, że nie musiałem pracować, tylko siedzieć i pilnować ludzi, którzy pracowali, ale wtedy to było płatne na godziny, słuchajcie, 42,50, siedzieć w samochodzie, pić piwo, pić gorzałe,
i kasa leci, a Meksycy pracują, nie? Ale to, no tak popracowałem tylko pół roku i nie przez to, że wyrzucili mnie z pracy, tylko po prostu gość zmarł i zamknęła się firma. Nikt z rodziny jego tego nie przejął. Tam mój kolega próbował, ale to się nie udało. Później podkupili nas już do innej firmy, znaleźliśmy, RGC taka firma była i tam też trochę pracowałem właśnie przy tym, tylko że już w tamtej firmie już nie pracowałem jako supervisor, czyli tam pilnowałem ludzi i tak dalej, tylko tam już pracowałem jako zwykły robol, ale już tam nie było, prawda, 19 na godzinę, tam już nie było 42,50, tylko było, nie było 42,50, tylko było 19 niestety, no i, ale, a później zacząłem robić swoją kontraktorkę, swoje roboty, malowanie, elektryka, szpachlowanie, wszystko, no wszystko, co jest po prostu w domu. Remonty, łazienki, kuchnie, wszystko, ale przyszedł rok, który to był rok, już nie pamiętam. Zrobiło się strasznie źle na kontraktorce. Nie miałem roboty, siedziałem 6 chyba tygodni w domu i stwierdziłem, że biorę się na CD, za CDL. Zrobiłem chyba 3 miesiące, czy tam 2 miesiące, już nie pamiętam, zrobiłem prawo jazdy. Zacząłem jeździć na trokach i tak jeżdżę już parę ładnych lat, no. Bo nie jeżdżę trokiem, a niestety jeżdżę czymś takim, no. Czasami lekarze być może mają rację, ale kiedyś wrócę, może niedługo. I taka to pokrótce moja historia. Jedziemy gdzieś pod wejście. A tam na wprost właśnie, na wprost, tam jest duży parking, tam można sobie śmiało zaparkować ciężarówkę, czy tam RV, jak kto woli, jak kto chce. Ja natomiast staję tutaj, koło wózkowni. O! I idę do sklepu. Do zobaczenia. No więc jestem i zobaczcie sobie, biorę teraz sałatę do wyboru, do koloru. Gdzie jest ta pikantna? O, ta jest, to jest ta pikantna właśnie. To weźmiemy sobie tą sałatę. Sprawdźmy datę tylko. Dobra, to jest coś takiego. Tu jest dressing. I to będzie na kolację. Idę, poszukam jakiś jabłek jeszcze. Wezmę ze 2 jabłka. Są moje czerwone jabłka, ja lubię te jabłka. Weźmiemy sobie ze 2 jabłka jeszcze. Także wziąłem już jabłka. Jeszcze widzicie, sałaty są tutaj, jest tego naprawdę, można żyć. No i teraz mam swoje ulubione koszulki. Nie wiem, czy chcecie widzieć mój rozmiar, ale... Dobra, ja sobie biorę
od przybytku głowa nie boli. Dobra, mam już koszulkę. Więcej mi nic raczej nie trzeba. Są różne, wiecie. Akurat mi potrzebna jest tylko ta jedna. Uwielbiam te koszulki i uwielbiam tę tematykę. O, jeszcze Szybcy i Wściekli. To se mogę jeszcze kupić, nie? Akurat są na... Nie będę kupował. Muszę sobie kupić jakiegoś laptopa, bo mi się spieprzył, wiecie, i tak patrzę przy okazji, chciałem zobaczyć, jakie są ceny mniej więcej. Ale tu patrzę, to... coś takiego... 8 giga RAM-u, 512 SSD, HP. Jak on ma przekątną? 15,6. $429 w tej chwili. A tu jest 15,6, 8 giga RAM-ów. 8 giga RAM-ów. Przecena na 305, nie? O, coś takiego. Coś takiego może sobie kupię, kurde. No, potrzebny mi jest tani komputer. Tylko, że muszę mieć koniecznie Windows, bo mam Chromebooka. Ale, wiecie, nie wszystko jestem w stanie zrobić na Chromebooku, nie? O, tutaj patrzę, 16 giga RAM-ów. O, to samo. $359, no to... ciekawe, nie znam się na komputerach, wiecie, nie mam pojęcia, jak, na co zwracać uwagę i tak dalej. Ale to bym już coś, to bym 16 giga, coś takiego brał, nie? To już zobaczmy dalej elektronikę, jakieś tabletki, tablety. Nie. Ten jest dobry, fajny, no taki bym chciał do samochodu, tylko że co z tego, no jak kurde, ja muszę mieć, to jest 11 inczy, ja muszę mieć z internetem, nie? A teraz jestem na swoim ulubionym miejscu, na Hot Wheelsach. I szybki rzut okiem, czy znajdziemy coś z kolekcjonerskiej serii. Wątpię, ale muszę to i tak przejrzeć, nie? Dzień dobry, dzień dobry. Witam was serdecznie. Tak, 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 pospało się. Odpocząłem troszeczkę. A po czym ja się miałem zmęczyć. Jestem już w Lincoln, Nebraska. Na rozładunek zostało mi 4 mile. I co wam mogę powiedzieć? No nic, no jadę się rozładować. Także ja na zjazd. I szukamy, co dalej. Gdzie jest receiving? Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Tutaj nie byłem jeszcze, więc muszę znaleźć
No, Drak pisze pierwszy wjazd, czyli to nie tutaj. O, jest zielona tabliczka. Jest zielona tabliczka. No, Drak też tutaj pisze. Także jedziemy dalej za... I nie tutaj jeszcze. Muszę objechać całą fabrykę dookoła, z tego wniosek. O, jestem obok lotniska. Co to jest, jakaś zajezdnia? Zobaczcie, czy tutaj pociągi robią Kawasaki. Może tu pociągi robią Kawasaki, a nie tylko motory. Widzicie? Nie wiem tego. Chyba tak. Kawasaki mi się kojarzy z motorami, ale widzę, że tutaj chyba robią... To metro chyba będzie, co? Czy pociągi? Metro. Wagoniki metra chyba. Dobra, skręcam tutaj. Brama czwarta, delivery. Więc jedziemy na delivery. Muszę się zatrzymać w sieciówce. Także idę do sieciówki. Więc mam trochę do przejechania. Pani mi napisała drzwi numer W220 i tam się udaje. Uwaga na jeżdżące potwory. Nie chcę go, chciałem być miły. Nie chcę gostek, to nie. Taka sterta dobrego drzewa, to wszystko idzie do wyrzucenia, na zmarnowanie, kurde. I mam jechać tą drogą aż do końca. I tam gdzieś będzie W220. Tak, tutaj po lewej stronie w tej hali widziałem, teraz w drzwiach robią faktycznie, te robią pociągi. A ja jadę tutaj, a tutaj co robią? Też robią na pewno pociągi.
Dobra, tutaj widzisz, ma być W220. Widzicie, już jakiś, kurde, ten fragle stoi. Na pewno się rozładowuje. To jest tutaj. Już to jest tutaj. Znalazłem drzwi. Teraz trzeba by było tam jakoś wjechać. Dobra, udało mi się, załadowałem się. Oczywiście, jak można być taką pizdą? New Jersey.